w ogóle. Ewe. A to w tym, co są tutaj pomidorami? Ile ich mamy? Germania prezentacja opowiada, to nie jest prezentacja światowiczna, ale to jest prezentacja typu super story, opowiadająca o tym, jak budowałem coś w oparciu o Linuxa, o oprogramowanie większości open source. Niektóre rzeczy musiałem sobie przygotować sam. Pokresowo czasu od czasu udzielam się w różnych projektach open source jako programista. A może nie odpowiedziałem, po prostu czasem potrafię napisać trzy linijki. Chcę jeszcze o sobie powiedzieć, że jestem głęboko uzależniony od muzyki. Kolejni moi przełożeni zastanawiają się, dlaczego spóźniam się do pracy i dlaczego mnie nie ma. Właśnie dlatego, że większość czasu spędzam z muzyką i wszystkim, co jest z tym związane. Oprócz tego, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale prywatnie również gram w kurze w Polach, w każdym na innym instrumencie. W jednym zespole gram na basie, w drugim gram na klawiszach i to, co tutaj pokażę, jest używane właśnie w jednym z tych zespołów, w którym gram na klawiszach. Gram też na gitarze, kiedyś również grałem w zespole, ale się nie. Dobrze. Ogólnie, co to jest? Tak naprawdę jest to zwykły kawałek PC-a, który służy nam jako automat perkusyjny, mówię nam całemu zespołowi. I multiinstrument muzyczny tak naprawdę. Chodzi o to, że jest to zestaw syntezatorów. Jeżeli ktoś pamięta Jana Michela Jara, który miał cały pokój albo testowane różnego rodzaju urządzeń, to powiedzmy, że jest dzisiaj w stanie pomieścić większość tego. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, czy jakość tych urządzeń jest taka, czy jakość tych wirtualnych instrumentów jest taka sama jak tych hardware'owych i czy to jest, czy one mają swoją duszę, czy nie. Ale myślę, że na pewno brzmią trochę inaczej, natomiast myślę, że te wirtualne również mają swoją duszę. Tak naprawdę oprócz tego PC-a potrzebuje tylko zwykłej klawiatury z wyjściem USB, tak zwane USB MIDI. Ponieważ w środku tego USB leci sygnał MIDI. Co to jest MIDI do jeszcze? To jest pewnie inaczej zwiedzi. Dlaczego? No właśnie dlatego, że możemy zwirtualizować klasyczne syntezatory i kopie bez wydawania ogromnych pieniędzy. Dobrze, to miałem powiedzieć później. Dlatego, że zmiany konfiguracji mogę wykonać na dowolnej maszynie, a potem grać na tą moją powiedzmy produkcyjną. Dlatego, że są komercyjne rozwiązania, ale są bardzo drogie. Co prawda dają lepszy hardware, ale sumuje jest tani, więc mam części zamienne. Przeważnie włożę w samochodzie drugiego takiego PC-a i właśnie czego nie ma problemu. Mogę po prostu wymienić jeden do jeden. Gdyby zepsuł mi się receptor news, bo tak nazywa się między innymi jedną z hardware'owych rozwiązań, to jest jakieś tam 8500 zł, a teraz to by płakał. Wersjonowanie konfiguracji, to o tym jeszcze powiem, ale mogę pokazać, cofnąć się o 3 miesiące wstecz z tym co zrobiłem, jeżeli stwierdzimy, że postęp nie zawsze jest dobry. No i przede wszystkim wyzwanie. Naprawdę jest to robienie czegoś, czego powiedzmy nie robi ludzie. Moje założenia są takie, one mogą się wydawać niesłuszne. Tak mówię, to jest opowieść o tym, co ja potrzebowałem. Chcę mieć obsługę standardowy VST, ponieważ to najlepiej w wersji na Windowsa, czy jest dwubitowego, dlatego że tych po prostu syntezatorów jest najwięcej. I te, które najbardziej mi się podobało, są w takim formacie. Z drugiej strony, co jakby nie jako te dwa pierwsze punkty, zdawałoby się, że wyrzucają,
chciałem minimum Microsoftu na swoim komputerze. I tylko darmowe oprogramowanie, również te instrumenty, one co prawda nie są open source, ale one są darmowe, więc właśnie to nie wiem, dlaczego tak, po prostu, po to, żeby chyba promować to. Nie chciałem dysków HDD, miałem, to jest naprawdę to, o czym tutaj opowiadam, to już jest gdzieś tam czwarta generacja tego urządzenia, przechodziły przez różne modele, skrypty, moje rowery. No i HDD taki talerzowy mi się nie podobał, więc w tej chwili mam ten. Wymieniałem, nie widziałem jak to nazwać inaczej, to jest to, co mówiłem, że mam drugą maszynę, mogę ją w każdej chwili zamienić jedną na drugą. To jest niby zarzut trochę do początku, nie chciałem niepotrzebnych procesów, niepotrzebnych rzeczy, których ja nie wiem, orientuję się, jestem minimalistą. Więc jak to wygląda. No i też chciałem mieć automatyczne wypywanie klawiatur USB. Znaczy mam tych klawiatur kilka, nigdy nie wiem, które wybiorę, więc nie chciałbym, więc w wielu oprogramowaniach jest tak, że trzeba ją zaprogramować tą klawiaturę. Ja chciałem zrobić tak, żeby po prostu cokolwiek podłączę to program. O, tak to właśnie wygląda, to jest Stodoła Wincenta Targa, założyciela Depeche Mode. Tak to wygląda w wersji hardware'owej. Widać masa kapli, masa różnych urządzeń. Każde z tych urządzeń kosztuje mniej więcej moją jedną pensję lub dwie. W związku z tym trochę żal tego mają tutaj właśnie sobie wpisane rzeczy z rozdzielnych haków. Właśnie dlatego, że dużo kapli o kapli można się potknąć. Kable się psują, sprzęt jest drogi, trzeba to transportować i jest problem z presetami. To znaczy w latach 80., kiedy trwała ten okres największego takiego piku na syntezatory, ci panowie mieli takie data sheety, gdzie sobie zapisywali, że ta gałka ma być na 5, ta gałka ma być na 8, ten przełącznik ma być tak i przed każdą piosenką musieli... Pierwszym syntezatorem była Yamaha AX1.
do której dostawiono taki interfejs dla testów. Natomiast pierwszym syntezatorem w ogóle był Sequinetta Circuit, mam na następnym slajdzie, Process 5. To jest brzmienie, które prawdopodobnie każdy kojarzy w Polsce z brzmieniem Gombi. To właśnie ten słynny Process 5. Od tego momentu zaczęła się możliwość, wcześniej były inne jakieś patenty. Seagate na przykład to jest jeden z takich alternatyw, to ludzie producenci próbowali różne rzeczy. Natomiast MIDI to była konglomeracja poprowadzona przez Roland, ale również wielu innych producentów się do tego przyłączyło i zrobili jeden po prostu konkretny standard. Jest bardzo przyszłościowy, nie starczyłoby mi czasu tutaj, znaczy bardzo był bardzo przyszłościowy na tamte czasy. Ogólnie wewnątrz lecą, no generalnie są 7-bitowe informacje, ponieważ pierwszy bit jest używany na informacje o statusie. No i to jest jakby jego ograniczenie. Drugim ograniczeniem standardu MIDI jest jego prędkość 31 kg na sekundę. Ale co prawda w świecie zwirtualizowanym pomiędzy aplikacjami ten problem występuje, to MIDI jest już szybsze. Tak samo wewnątrz kabla MIDI też, wewnątrz kabla USB to MIDI też jest szybsze niż 31 kg. Popularne włącza MIDI, bo to również cały standard podejmuje również sam interfejs fizyczny, to są takie okrągłe DIN-y. Montowane również Atari, zresztą Atari było, z tego co wiem, bardzo popularne jako sekwencer do zarządzania tymi urządzeniami. Ostatnio, właściwie już od chyba 15 lat, ale stosunkowo do MIDI to jest ostatnio. Teraz na kopie jest OSC, Open Control, to jest ten protokół, który działa na TCP, są urządzenia, do tego są aplikacje na Androida, więc teraz więcej aplikacji można sterować telefonem. Ale to akurat nie jest mój case. Tak wygląda Sequinetta Circuit, pierwszy w ogóle syntezator, który używał MIDI. Teraz tak, żeby w ogóle mogła zaistnieć muzyka tworzona na komputerze, to jest związane właśnie z pojęciem czasu rzeczywistego. Tutaj sobie skopiowałem jakiś kawałek definicji. Generalnie chodzi o to, że jeżeli aplikacja ma dostarczyć dane, to ona musi te dane dostarczyć na czas lub szybciej. I nie może być czegoś takiego, że w tym czasie, nie wiem, inna aplikacja wyświetla coś na ekranie czy coś tam i ten proces audio jest zablokowany i on sobie poczeka. On sobie nie poczeka, w tym czasie słuchacz usłyszy trzaski, tak zwany jitter. I pojawi się problem. W Linuxie od 2.6.0 właściwie już jest klasa Lipton w kernelu. To oznacza, że można wepchać aplikację, istnieje takie narzędzie CHD, pewnie każdy już to wie, można wepchać aplikację w taki tryb rzeczywisty, to oznacza, że ona jest obsługiwana priorytetowo w stosunku do wszystkich innych. Natomiast istnieje też patch na tego kernela naszego. Część rzeczy z tego patcha, on cały czas jest rozwijany i część rzeczy jest wrzucany do waniliowego jaja. To co na razie, czego jeszcze nie ma, a co jest tylko w tym patchu czasu oczywistego, to jest to, że konwertuje przerwania EQ na wątki RT. W związku z tym aplikacja audio może nawet być uprzywilejowana w stosunku do jakiegoś tam przerwania klawiatury czy czegoś takiego. To jest naprawdę istotna sprawa. Dużo jest walki z tym, żeby to poustawiać. Również dołania, ponieważ no właśnie moja prezentacja nie jest do końca może dobrze poukładana, ponieważ można się domyślić, że skoro wykorzystuje te pluginy pisane pod Windowsa, to potrzebuje Wine'a. Skoro potrzebuje Wine'a, to jest też taki sposób na to, żeby
te aplikacje OneNote również pchnąć w tą kolejkę w Intel. Wiem, że wielu graczy, którzy korzystają z Wine'a, czasem pchają gry CHRT w tą kolejkę, żeby ona zajęła jak najwięcej zasobów i żeby tak chodziło jak najszybciej. No to jest podobna sytuacja, tyle że ta walka umożliwia, ona nie jest oficjalnej niestety wersji, dlatego że twórcy Wine'a uważają, że skoro to jest tylko Perlinów, a Wine jest na wszystkie platformy, to nie jest takie dobre. A druga sprawa, że to jest trochę niebezpieczne, bo ta aplikacja wirusowa może zepsuć system i oni w związku z tym, no nie wiem, czy to jest dobra argumentacja, ale no jak ktoś chce używać, to do czego nie, nie? No ale nie ma tego oficjalnie, trzeba ten patch nałożyć. Generalnie działa to tak, że jeżeli aplikacja, która działa w tym środowisku Wine, ona uderzy do Wine Servera, że chce działać na uprzywilejowanych zasadach, to jest wywoływane podobne zapytanie jak CHRT, znaczy podobne polecenie wewnątrz samego Wine'a i oczywiście to jest jeszcze kwestia tego, czy systemu umożliwi tej aplikacji korzystać z takiej uprzywilejowanej ścieżki. To jest inna sprawa, ale o tym i teraz tak, jeżeli chciałbym w ogóle łączyć jakiekolwiek aplikacje i można przyjąć, że większość profesjonalnych rozwiązań na Linuxa korzysta z Jacka, to jest tak wirtualna szafa, wirtualny rack z kablami. Takie przynajmniej było pierwotne założenie, żeby można było sobie połączyć kilka aplikacji ze sobą wirtualnie i żeby one tam sobie przesyłały dźwięk. Potem jeszcze dorzucono MIDI. Generalnie jest to też chyba, że jest jedyną możliwością wiem, że teraz już w Alsa weszła usługa FFA, to są sterowniki dla kart FireWire. Natomiast do tej pory nie wiem, o której wersji jodra, ale od jakiejś nowej, no tyle, że jeszcze jej nie mam. Do tej pory jedynie poprzez Jacka można było z tymi kartami działać. Także jeżeli ktoś ma kartę na FireWire, to musi mieć FFA. Jak działa wewnętrznie Jack? Działa w ten sposób, że każdy z klientów rejestruje, znaczy jest oczywiście skompilowany z obsługą tej biblioteki Jack, i on rejestruje callback, czyli tak naprawdę podaje adres do pamięci, gdzie demon Jacka będzie, który demon Jacka będzie głową. Tych callbacków jest kilka, to nie jest tylko callback audio, to nie jest tylko callback przetwórz dane, to są również callbacki typu zmieniło się coś na serwerze, zmieniło się coś, pojawił się nowy klient, również jest potrzeba zapisania stanu, to też zaraz o tym powiem. No i oczywiście Jack umożliwia w ogóle wszystkie te wątki, które są odpalane przez bibliotekę Jacka, są z automatu, dziedziczą po Jacku tą kolejkę real-time'ową. No i z tym się wiąże również pojęcie low latency, czyli kwestia niskich opóźnień. To nie jest takie, jeżeli odtwarzamy jakąś MP3, to nie jest takie ważne, bo można ją wczytać wcześniej i użytkownik tego nie zauważy. Natomiast jeżeli gramy live, naciskamy klawisze, to chcemy, żeby jak najszybciej od momentu naciśnięcia klawisza komputer wygenerował dźwięk. I to właśnie jest pojęcie, które o tym mówi. Oczywiście chcemy, żeby te żaby jak najdłuższe. Tak to wygląda u mnie. To jest aplikacja Kuczek Control, Kuczek CTL dokładnie.
tak to wygląda u mnie. Ja mam każdy instrument lub efekt rozumiany w osobnym procesie, w osobnym filmie. Dlatego, że jeżeli jeden się wykrzaczy, to nie ma to wpływu na innych. Mam też aplikację, potem pokażę, która z powrotem go podniesie i przywróci takiego stanu, jak trzeba. Na początku miałem z tym problemy, dlatego że okazało się, że twórcy Jacka chyba niekoniecznie testowali to, takie rozwiązanie z takim meshem jak u mnie. I okazało się, że to będzie następny slajd z połączeniami MIDI. Jak widać, wszystkie prawie podłączone do jednej aplikacji jest Control, ja potem o tym powiem. To jest jedna aplikacja One for Rule Them All, która zarządza nimi wszystkimi. I okazało się, że ponieważ tutaj jest potrzeba sumowania tych sygnałów MIDI, to okazało się, że w obejrzonych warunkach to powoduje crash aplikacji, ponieważ był błąd w samej bibliotece Jacka, no i przyszło mi się z tym zmierzyć i to poprawić. Teraz jest już dobrze. Mogę to wierzyć wszystkim. Jeżeli chodzi o Jacka jeszcze, to jest jeszcze taka kwestia, że istnieją dwie implementacje Jacka. Jest Jack w wersji pierwszej napisany w C. Mogę powiedzieć, z mojej perspektywy, moim zdaniem jest napisany ładnie, znaczy łatwiej się czyta ten kod. On tworzy mniej procesów, w związku z tym, że on jest jednowątkowy. To znaczy, kiedy przychodzi o pytanie wszystkich aplikacji, to się wszystko odbywa w jednym wątku. I w związku też z tym, jeżeli aplikacja zacznie się mocno spóźniać, to zostanie wywalona jako zombie, zostanie wywalona w ogóle z Jacka. To akurat jest, powiem szczerze, nie jest dobre oczywiście, bo ona potem nie jest przywracana z automatu. W związku z tym właściwie tracimy kontakt z tą aplikacją. Twórcy Jacka pierwszego założyli, że coś takiego po prostu nie jest normalne, że aplikacja się spóźnia i to się nie może stać. Jack 2 został napisany zupełnie przepisany w C++, ma wsparcie wielu procesorów, to znaczy jeżeli jest wiele aplikacji, i te aplikacje gdzieś tam mogą, w określonych warunkach mogą podać swój dźwięk w jednym momencie, czy tam jakiś inny sygnał wyszli, to po prostu dzieje się to równolegle. Także on sobie z tym radzi, jakoś to usuwa, jakoś to ogarnia. Jest również, ponieważ jak mówię, Jack potrafi, są nie tylko te wątki audio, są również inne kolbeki. W przypadku Jacka drugiego, jakby wątek audio jest zupełnie odseparowany od wszystkich innych kwestii, co też jeszcze bardziej poprawia. Jeszcze bardziej poprawia niezawodność. Nie ma tego problemu z zombie. Jeżeli aplikacja się spóźni i miejsce jest buffer ustawione 0, słychać jitter, jeżeli grała, jeżeli nie grała, to nic nie słychać. Natomiast nie ma takiego problemu, że aplikacja zniknie. Jak pana sobie wróci, to przy następnym odpytaniu zostanie w Polsce, jeżeli zdąży na następny obiekt, na następne interakcje, to zostanie załapana. Jack drugi również obsługuje Bivasa, chodzi o to, że integruje się do Pulse Audio, są jakieś aplikacje do zarządzania tym Lavish na przykład. O to nie będę chciał opowiadać, bo ja akurat nie potrzebuję Bivasa. Niechcianym dzieckiem Jacka jest mechanizm Jack Session. Chodzi o to, że aplikacje skompilowane z obsługą tej biblioteki Jack. W momencie, jeżeli istnieje jedna aplikacja, która jest takim masterem, i w momencie, w którym jest potrzeba zapisania, ten session manager, jak to się nazywa, woła wszystkie te klienty, te, które się zarejestrowały jako należące do sesji, będą potrafiły wrzucić swój skan do katalogu podanego przez tego session managera. To wszystko się odbywa. Jeszcze są utylizowane te UIDy. UID jest uniwersalny, to jest unikalny identyfikator każdej aplikacji. Chodzi o to, że on teoretycznie pozwala potem przywrócić kilka sesji naraz, czyli można otworzyć trzy piosenki albo kilka aplikacji, to jakoś połączyć.
ta idea nie jest do końca przemyślana i niektórzy się z tym nie zgadzają. Jednym z problemów jest to, że aplikacja jak ten session manager potrafi potem przywrócić na sesję, więc aplikacja opowiada, jakim poleceniem należy mnie z powrotem uruchomić. I nie wszystkim się to podoba, no bo wtedy nie jest to takie dobre do przeniesienia na inne platformy, jak na przykład na Windowsa, to polecenie może być inne. Natomiast mnie osobiście ten mechanizm się bardzo podoba, jest bardzo prosty. Większość ludzi, którzy korzystają z tego mechanizmu w Session, używają po prostu skryptów. Jest polecenie do Jacka, które mówi przywróć sesję z katalogu X i on po prostu potrafi tą sesję powiedzmy odczytać. Dobrze, jeszcze innym jeszcze mechanizmem, który jest wewnątrz Jacka, to Jack Transport. Jack Transport działa w ten sposób, że synchronizuje wszystkie aplikacje ze sobą. To znaczy w zależności od tego, właśnie jeden z problemów w latach 80. z syntezatorami była też kwestia synchronizowania, tego, że nie wiem, naraz wszystkie zaczęły na przykład ukrywać, jeżeli to są jakieś sekwencery, albo żeby zsynchronizować generatory fali. No i taki mechanizm w Jacku istnieje. To jest wygląda tak, że to jest tylko jakby protokół w samym Jacku, natomiast Jack jako demon nie zajmuje się z utrzymywaniem tego stanu. Z tym jedna z aplikacji musi się ustawić jako master, to ona będzie narzucała innym, w którym miejscu piosenki jesteśmy, czy mamy grać, czy mamy nie grać, tak dalej. No, co normalne, może być tylko jedna aktywna to jest tylko tak poglądowo, że istnieje możliwość połączenia innych, istnieje takie narzędzie, które umożliwia połączenie kilku, nie wiem, maszyn przez TCP, to się nazywa NetJack, tam jest trochę zamieszania, bo jest tych NetJacków kilka, jeden działa z jedną wersją Jacka, drugi z drugą i tak dalej. Z innymi aplikacjami tego problemu nie ma, dlatego że aplikacja skompilowana pod Jacka pierwszego będzie działać z Jackiem drugim, nie trzeba przekompilować nawet te aplikacje. Najczęstszym elementem do zarządzania Jackiem to jest pull Jack Control. Screeny już widać było kawałek. Oprócz tego Jack jest wprowadzany z całą masą aplikacji. Jak Jack Connect, to jest na połączenie jakichś portów aplikacji. I Jack LSP wyświetla po prostu wyświetla porty i połączenia. Jack Transport to jest prosty klient, który potrafi właśnie narzucać się do tego. Jeżeli starczy mi czasu dzisiaj, to może wam się pokazać w praktyce, jak to korzystać. No i to jest jakaś moja aplikacja napisana przez Narcyz, która umożliwia mniej więcej te dwie rzeczy, czyli wyświetlanie portów i łączenie ich, ale bez środowiska graficznego, tylko z terminalu. No i teraz sam VST. Tutaj nie będę za dużo mówił. W końcu protokół jest stary, napisany przez firmę, która wydała słynny sekwencer Cubase. On był wydawany, ja pamiętam, na Amigę, a może na Atari też wcześniej. W związku z tym on ma trochę, sam standard ma ten problem, że tam jest w określonych przypadkach, w niektórych miejscach jest problem z Big Endian. Niektóre elementy jeszcze przyszły z innych, były pisane pod inne architektury i dzisiaj jak się chce zapisać jakieś ustawienia, to trzeba przewrócić bitowo. Od 2006 roku jest wersja dla 64-bitowych plug-inów. I teraz Steinberg forsuje standard 3.0, on jest nieciekawy i wielu twórców zostaje się na wszystko przystosowanie problem 2.4. Na Linuxie można bez problemu korzystać z aplikacjami z standardem 2.4. Pojawiły się również natywne wtyczki VST, co znaczy, że są zupełnie przekompilowane na Linuxa, tylko korzystać z tego interfejsu, nie?
nie potrzebują już line'a. To jest sam interfejs jest dosyć prosty, to znaczy jest jedna, co jakiś czas po prostu do pluginu woła aplikacja hostująca, do pluginu woła podaj mi swoje audio i ona oddaje. To jest jedna z trzech funkcji, one się w czasie zmieniały, ta jest dla 64-bitowych, ta jest dla 32-bitowych, to jest stara ta wersja, która kopiowała, teraz to już nie jest kopiowanie buforów, tylko te powody są podmieniane. Znaczy liczone są na tej samej przestrzeni pamięci. Oprócz tego istnieje interfejs cały do zarządzania tymi pluginami. No i można nam ustawić aplikację, która hostuje ten taki plugin, może ustawić jakieś parametry, pobrać ich stan. Może również jest dispatcher. Ten dispatcher to jest generalnie odpytywanie plugina o różne rzeczy. Również jeżeli plugin chce coś odpytać, on również na samym starcie on się z hostem dogaduje, że będzie wolał taki callback albo master. I jak plugin potrzebuje czegoś od aplikacji, które go hostuje, może go odpytać. Jeżeli oprócz tego jeszcze do tego standardu jest zapis plików, zapis ustawień. W związku z tym można zrzucić ustawienia i zapisać do tego. Właśnie w tym miejscu jest problem z tym Bigendian, że te pliki wymagają przewrócenia. Jak się czyta do tego typu podjęcem, był problem trochę z tym, żeby to odczytywać, a wiele presetów do znanych plików właśnie jest odpowiadane jako te pliki. To oczywiście nie jest problem w tej chwili. Jeszcze alternatywy. To tylko krótko wspomnę, i najbardziej forsowaną alternatywą na Linuxie jest NV2. Wcześniej to było DSSI. Ten format właściwie już umiera. Natomiast jest przejściówka DSSI i VST. Nie ma NV2 do VST. Niestety. RDAF-A i DXC to są formaty czysto pod Linuxa i Maca. Znaczy z wiatkiem DXC, który jest tylko pod Linux, nie pod Windowsa. No i Linux VST to wiesz, są natywne pluginy skompilowane pod Linuxem. Natomiast większość twórców pluginów dzisiaj skupia się na RV2. Jeżeli kiedyś będę miał jeszcze okazję tutaj wystąpić, to może mógłbym coś więcej na ten temat powiedzieć, bo robi się naprawdę ciekawie tutaj na rodzinnym rynku. Czego ja konkretnie używam? Ja używam aplikacji, której sam jestem maintainerem, więc to więcej w środku. Ona widać obsługuje różne rzeczy. Trzeba to jest hybryda, która korzysta z kodu Wine'a tylko po to, żeby odpalić sam plugin. Korzysta z drzewa do tego, żeby gadać audio. No i korzysta, aczkolwiek można go skompilować bez z GTK do tego, żeby tam dorzucić jakiś parę matonów, jakieś combo boxy, żeby można było sobie coś tam wybrać. Między innymi zrobiłem też jakiś własny protokół oparty na MIDI. MIDI ma takie rozszerzenie SysX i w ramach tego rozszerzenia wypuściłem sobie własny protokół, który pozwala mi rozmawiać z tą aplikacją i odpytywać różne stany pluginu. To o tym powiem zaraz. Teraz tak, jeżeli chodzi o automat produkcyjny. Automat produkcyjny to jest hydrogen. Też mam jakiś tam swój sponsor tego hydrogena. Generalnie bazuje na patentach, to znaczy, że no właśnie to chciałbym powiedzieć potem. Tworzy się bloczek i te bloczki potem można bloczek z jakimś kawałkiem audio i można sobie tą perkusję wyglikać. I potem to można połączyć w jeden. Są te bloczki, można również grać live, to znaczy można podłączyć kontroler i pukać i on będzie również taką możliwość grania. Ale wiem, że są ludzie, którzy po prostu tak tego używają. Mają kontrolery, jakieś tam pady, coś takiego i sobie pukają to na żywo. Są też fajną funkcję, to jest dosyć popularne dzisiaj w aplikacjach audio. Human Noise polega na tym, że jest losowany czas i nuty nie są odbywane idealnie. To znaczy w latach 90. bardzo popularne samplery APC miały ten błąd, że nie grały równo
nie odbywały tak naprawdę ruchu sami, tylko z przesunięciem tam bodajże od 0 do 3 milisekund. I na tym powstała masa hip-hopu amerykańskiego, również w Polsce PT to jest wiadomo standard i ludzie zastanawiali się, dlaczego tak świetnie brzmi. Oczywiście tam jest kilka innych powodów, dlatego że to brzmi unikalnie, natomiast właśnie jeden z tych rzeczy jest to, że ucho profesorom nie lubi tego, żeby dźwięk był równy, idealny. No i to jest taka funkcja, która pozwoli trochę oszukać, że to gra prawdziwy rzeczywista, a nie automat. Pierwotnie umożliwia również zmianę tempa w trakcie utworu, więc utwór może przyspieszać, zwalniać. Ta funkcja niestety jest aktualnie przepisywana, bo to nie działa teraz do końca dobrze. Możliwe przypisanie akcji MIDI, to znaczy, że można jakiś komunikat MIDI przypiąć do jakiejś akcji, nie wiem, zmiana piosenki, jakieś tam zmiana ustawienia filtra, czy jakiś wolumen można sterować z tym. W ogóle nie jest od teraz najnowszej wersji Hedrogena jest już taka możliwość, żeby używać go w ogóle bez GUI. Jest dokompilowana aplikacja H2CLI i w ogóle można sterować wszystko sobie po prostu z jakiegoś pada na pewno. Oczywiście wsługuje Jack Transport, to co mówiłem, synchronizację z innymi aplikacjami. On może być również masterem, czyli może narzucać innym aplikacjom, w którym miejscu jesteśmy, z jakim tempem gramy, w jakim metrum. No i potrafi też wrzucić z tej strony jako Jack Session. Jeszcze takie pytanie, dlaczego w nazwie jest, że on jest zaawansowany. Dlatego, że Hydrogen oprócz tego, że jest automatem perkusyjnym, pozwala również na pracę w tak zwanym piano mode, to znaczy, że można rozpisać całą piosenkę włącznie z akordami i tak dalej. Można przepisać jakiegoś sampla i rozbić go na poszczególne dźwięki. I są ludzie, którzy robią kompletnie całą muzykę w Hydrogenie. Nie jest to może najprostsze, ale dają radę. Tam tempo to jest taka funkcja, że można sobie wystukać, z jaką szybkością ona grać i ona sam znajdzie odpowiednie tempo. Posiada dość zaawansowany edytor sampli, to znaczy, że można sobie jakiegoś kawałek wave'a wgrać i go tam jeszcze podrasować. No i jeżeli jest odpowiednio skompilowany, to pozwala również wykorzystywać jakieś zewnętrzne wtyczki, akurat w standardzie LATSA, który niestety również wymiera na korzyść TV2, który ma dostąpić wszystko. Ale może. Sesje. No tak jak mówiłem, sesje ja korzystam z Jack Session, natomiast generalnie tych mechanizmów jest kilka. Ostatnio chyba najpopularniejszym jest NSM. Non-Session Client to jest takie rozwiązanie, które właśnie korzysta z tego protokołu OSC, Open Sound Control. Generalnie w sesji chodzi o to, że zapisujemy stan aplikacji, one są zrzucane do jakiegoś wybranego katalogu i również tym aplikacją jest przekazywana ścieżka do tego katalogu, gdzie ona ma mowę sobie zapisać swój stan, swoje nie wiem, sample, swoje ustawienia, swój snapshot ustawień, który jest na teraz. Zapisywane są również połączenia pomiędzy aplikacjami, czyli wszystkie te takie wirtualne tabelki, które wskazywałem wcześniej. No, wiadomo, istnieje, to zapisujemy, żeby można było to przywrócić. Tutaj są jakieś tam właśnie wymienione inne rozwiązania. Ja korzystałem z Jack Session, dlatego że jest po prostu najprostszy dla mnie. No i nie potrzeba nic więcej niż tylko Jacka, który i tak już jest. I teraz ja sobie jeszcze oprócz tego całej tej katalogii trzymam subversion. Wiem, że sobie trzymałem to w gicie i tam już robią jakieś tam bardziej skomplikowane rzeczy, nie wiem, merdują piosenki i coś takiego, nie wiem jak to w ogóle jest możliwe, ale po prostu zarządzają utworami tak jakby to był kod. I to jest właśnie to, co mówiłem na samym początku, że mogę wrócić o 3 miesiące wcześniej, subversion wiadomo umożliwia mi możliwość zapisania jakichś komentarzy, wiem co się zmieniło i tak dalej, ponieważ większość tych plików jest tekstowych, a nawet że są to binarne,
Kto to jest kontrolę na sobie wybrać? Dobrze, to jest moja aplikacja, również napisana przeze mnie, ona nie chyba ze wszystkich moich twórców najmniej popularna, ale jest to dodatkowa, że wszystkie aplikacje są open source'owe. To chyba nic konkretnie nie widać. W każdym razie to jest aplikacja, która właśnie zapisuje i odczytuje stan aplikacji oraz połączeń. Tutaj są połączenia po tej stronie, tutaj są aplikacje. Jeżeli którakolwiek aplikacja w trakcie grania wyleci w powietrze, ona jest natychmiast z opóźnieniem chyba jednej sekundy podnoszona. I tak jak mówię, jak walczyłem z Jackiem, miałem taką sytuację na scenie, że od czasu jeden z instrumentów mi ginął, ale to nie powodowało załamania się całego systemu, tylko ta konkretna aplikacja była podnoszona, były przywracane jej połączenia i jedziemy na tej. Teraz jeszcze nie mam tego problemu, całe szczęście udało się to naprawić. Ale na wszelki wypadek aplikacja jest pituła. To jest aplikacja, która kiedyś będzie procesowała, na razie nie jestem jeszcze do niej przekonany. Nie jestem przekonany, czy ona jest skończona, czy to w ogóle jest konkretny, czy to jest dobry cel. To jest aplikacja, która potrafi zarządzać tymi pluginami, ponieważ każdy plugin u mnie jest tak samo jak kiedyś oni mieli osobno, każdy syntezator był niezależny od siebie, tak samo u mnie każdy plugin jest niezależnym procesem. To oczywiście powoduje pewien narzut, jakiś tam kontekst switching i tak dalej, ale przy tej ilości pluginów, jak u mnie tutaj jest około 30, to nie jest zauważalne właśnie na raczej się ludzi. Natomiast właśnie dzięki temu, że one są ponad procesach, jak jedną zdechnie, to natychmiast jest pogodne podnoszone. Natomiast problem jest taki, jak przełączać piosenki. No i właśnie do tego mam taką aplikację, która potrafi gadać się z tymi instancjami FST Hosta. Niektórzy to nazywają Subsessions też. Mi się bardzo podoba określenie, że to są po prostu piosenki. Przełączam piosenkę. Teraz pokażę, jak to wygląda na slajdzie, ja pewnie się wszystko rozmarzę. Obsługa klientów z urządzeniem widzę, miałem na myśli. Chodzi o to, że oprócz tego, że on potrafi gadać z tą moją drugą aplikacją, z tym FST Host, to również potrafi obsłużyć zewnętrzne urządzenie MIDI kompletnie. Po prostu tak naprawdę to nie tak, znaczy ona tak naprawdę nie służy do tego, żeby grać, ona służy do tego, żeby ustawić jakiś stan, nie? I mówi tak, w ramach tej piosenki potrzebne to urządzenie musi być takie ustawienie, tam to takie i ono ustawia to urządzenie w konkretny stan. I tyle. Jeżeli chodzi o granie, no to gramia. Nie używamy, poza automatem perkusyjnym nie używamy sekwencerów. Po to, żeby, no właśnie po to, żeby nie oszukiwać, że to jest komputera, tylko to jest naprawdę grane. Także to, co ja potrzebowałem, to ustawienie konkretnych instancji w konkretny stan. No więc ja sobie właśnie oparłem jakiś tam własny mały protokół oparty o to rozszerzenie MIDI. I moja aplikacja również podłącza automatycznie. Wcześniej miałem na to skrypt, on gdzieś jeszcze jakiś tam hula sobie po świecie. Miałem taki skrypt, który po prostu pozwalał podłączyć, wykrywał, że pojawiły się nowe fizyczne urządzenie MIDI, czy nowa klawiatura, czy jakiś tam pad, czy tych urządzeń jest wiele, które potrafią wysyłać MIDI. Nawet widziałem rozwiązanie, że gość sobie zrobił jakieś rozwiązanie, że pod buty sobie podłączył, MIDI stepował i w ten sposób grał. Więc tych urządzeń jest wiele. Jack sam z siebie potrafi powiedzieć do... woła wszystkie aplikacje, które się zarejestrowały w nim na taką okoliczność, że pojawił się nowy klient, albo cokolwiek się zmieniło. Myślę, że w związku z tym, że pojawiło się nowe urządzenie fizyczne, czy kawał hardware'u, to on to automatycznie podłącza do siebie na aplikację, ale potem podaje do danych. To już jest sama aplikacja. Tutaj jest, widać, one są broczki, to są instancje tych wykonanych instrumentów.
Hydrogen jest zaznaczony jako żółty, dlatego że on występuje jako właśnie fizyczne urządzenie MIDI z perspektywy tej aplikacji. Te powiedzmy działają po jakimś tam właśnie moim własnym protokole, który gdzieś tam podobamy to. Czerwone oznaczają, że są nieaktywne w tej piosence, zielone są aktywne w tej piosence, a ustawiony jest dla nich preset, ustawiony jest dla nich volume. No i to tyle. No i tutaj mam listę sądów, mogę sobie to przyłączyć. Tutaj jest zużycie, no nie jest dokładnie zużycie procesora, ale to jest jack sam się mierzy, ile jest w stanie jeszcze klientów utrzymać. Tam pewnie jest rzut mojego urządzenia, mojego urządzenia mniej więcej do 30% dochodzi, a to jest urządzenie z jakiegoś tam mojego chyba laptopa i jak widać około 50%. Dlatego to będzie pierwszy, jego wątkowy. Dobrze, na dole jest znaczenia, dlatego że Microsoft Works. Nie mam problemu z kombinacją, próbowałem z gitara, próbowałem w Ubuntu Studio i gdzieś jakichś innych wynalazków. Po prostu z jakiegoś powodu jesteśmy sobie zakochani nawzajem. Nie ma niepotrzebnych zależności, właśnie w ogóle z tych zadowolonych pakietach nie ma zależności i to tylko rozszerzony. No właśnie, moim zdaniem dzięki temu, że się wolno zmienia, jest stabilny. Mam tutaj celowane do marży pakietu SlabGet i własne repozytorium moich prywatnych przekompilowanych tych aplikacji, których nie ma w Slackware i tyle. Dlatego jeszcze taka aplikacja Centronimis, która właśnie pozwala korzystać z aplikacji, które nie są palone z konta ruta, korzystać z tej kolei kasy oczywistego. To jest jak przykładowa linia, co trzeba pisać. Na większości systemów za to odpowiada PAM i to jest w standardzie PAM-u, tyle że Slackware nie ma PAM-u, więc właśnie wymaga tej śmiesznej aplikacji. No to jest to właśnie chyba jedna niedogodność, ale jak widać do pokonania. Czym tu zarządzam? Zarządzam to jest Power 11 PowerC, dlatego że PowerC jest, jak korzystam z laptopa koleżanki z Windowsem, miałem problem, żeby sobie ściągnąć klienta. Mogę korzystać właśnie z dowolnego urządzenia, ale druga sprawa, że on się przypina konkretnie do karty graficznej, więc czy podłączę fizycznie kabel VGA do mojego urządzenia, czy to jest tam fikcyjny na siebie PowerC, to widzę dokładnie to samo, więc nie muszę niczego przełączać. I jeszcze to wiem, że ten mój kolega występujący po mnie powie na ten temat, czy da się to zrobić prościej, żeby po prostu coś grało, jeżeli mamy kawałek klawiatury MIDI USB. No tak, można sobie zainstalować aplikację FluidSync, dowolne sampli SF2, są takie sample dodawane do kreatywów, jeżeli ktoś pamięta. Kiedyś tego jest dużo w internecie i właściwie sama konfiguracja tego zajmuje kilka minut. Kolega ma to odpalone na Raspberry Pi i to pewnie o tym powie. I to jest tyle. Nie starczyło mi czasu, żeby wam pokazać praktyczne zastosowanie. Centrum programowania na samym sobie. Tutaj w nocy sobie coś nam przygotowałem, ale żeby nie było, że jak alarm wchodzowy, to zaczniemy zupełnie od zera. Nie wiem, jak będzie jakiś test do automatyzacyjny, może być gdzieś tam w TD7. Jeżeli chodzi o wpisywanie konstrukcji, to powiem, że jest parę prawideł. Nie wiem, to jest nie. Jeżeli chodzi o wpisywanie produkcji, to zasada jest prosta, stopa musi być na początek, a wersja ma 2-4 i to rozwiązuje większe high-cut najczęściej, gdzie to jest high-cut w tym zestawie. Można po prostu wstawić, żeby wypełnić wszystkie nuty. Siłą może... Tak, się robi popu. Trzeba kiedy, to się nabiją. Ok, widzimy to.
Dobra, to jeszcze nie pokażę. Tą aplikację do zarządzania. Swoją poprawioną wersję, ale również poprawioną. Poprawioną wersję tego Jack transportu. Będzie narzucała Kendrobenowi swoje prawa. Więc po pierwsze zmienimy tempo na 140, żeby szybciej waliło. A i jeszcze, nie? Dobra. Ja się rozstępuję, ale nie wiem, jak się jedną.